Ogromnie się cieszę, że w tym tak ważnym i znaczącym dla naszego państwa roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w stulecie powrotu Polski na mapę Europy i świata, w stulecie w związku z tym także i rozpoczęcia odbudowy polskiego państwa wraz ze wszystkimi jego najważniejszymi strukturami, mogę się spotkać z funkcjonariuszami Polskiej Służby Więziennej tutaj, w tym wspaniałym, tak niezwykle ważnym i znamiennym dla naszej ojczyzny miejscu. Na naszym sztandarze widnieją słowa w służbie Rzeczypospolitej. Jej dobro to najważniejszy cel i służby prawie 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji. Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, wasz profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie nie są na co dzień widoczne dla społeczeństwa, które jest beneficjentem naszej służby i pracy. To wy zapewniacie mu spokój i bezpieczeństwo, utrzymując porządek w zakładach karnych i aresztach śledczych. To wy prowadzicie działalność resocjalizacyjną w ramach nowoczesnego systemu penitencjarnego. Ta służba jest absolutnie wyjątkowa dla polskiego państwa. Jak mówiliśmy na początku, nie bez powodu, marszałek Józef Piłsudski jako jedną z pierwszych instytucji w nowo tworzącym się państwie polskim w 1918 roku powołał właśnie Straż Więzienną. Dlatego, że wiedział, że nie ma bezpieczeństwa państwa polskiego bez Straży Więziennej. Promocja na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Te podniosłe chwile, które teraz przeżywamy, są uwieńczeniem naszego zaangażowania, ciężkiej pracy, wyrzeczeń i wysiłku, które włożyliśmy we wszystkie lata naszej służby narodowi polskiemu i pracy z osobami pozbawionymi wolności. Są finałem intensywnej i długotrwałej nauki. Jest to dla nas ogromny sukces, to spełnienie naszych zawodowych marzeń. Absolutnym priorytetem polskiego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Wielka w tym rola funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy każdego dnia chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Ogromnie dziękuję i życzę i Służbie Więziennej, i wszystkim jej funkcjonariuszom na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie powstania Służby Więziennej, aby była ona nadal pełniona z wielką dumą, z wielkim oddaniem i aby święciła sukcesy. Wszystkiego dobrego.